Tomasz Guzik z bloga tomaszguzik.pl, a dzisiaj pokażę Ci, jak dodać materiał na YouTube. Jeżeli nagrywasz jakieś filmy, chcesz je dodać na YouTube, czy to w celach rekreacyjnych, czy biznesowych, już Ci pokazuję, jak to zrobić. Wchodzimy na youtube.com i tutaj mamy taki panel u góry z prawej strony, taka kamerka z plusikiem. Musimy wybrać utwórz film lub posta. Prześlij film lub rozpocznij transmisję na żywo. W naszym wypadku nie będzie to transmisja na żywo, tylko po prostu klikamy prześlij film. Pojawi nam się taki panel i to jest dosyć intuicyjny panel. Tutaj możemy metodą drag and drop wybrać z pulpitu. Na przykład taki film przygotowałem kiedyś do reklamy, bezpłatna konsultacja. I wrzucam sobie film. On się już tutaj powoli kopiuje. Tutaj nam się utworzył tytuł, w tym miejscu utworzymy tytuł. Możemy sobie samemu nazwać, jak będzie nazywał się nasz materiał, niekoniecznie musi to być nazwa pliku, wręcz przeciwnie. I ok, nazwiemy sobie bezpłatny audyt social media, na przykład, albo może w moim wypadku być jeszcze analiza Twojej strony internetowej. Bezpłatna konsultacja. Ok? I to jest nasz tytuł filmu. Jest to bardzo ważne, jeżeli chcemy uzyskać więcej wyświetleń, to przede wszystkim musimy zwrócić uwagę na miniaturę naszego filmu, która zaraz nam się tu wygeneruje i możemy utworzyć niestandardową miniaturę. Oraz tytuł oczywiście. Tutaj mamy miejsce na opis. Nie pomijamy tego elementu. Jest to bardzo ważne, aby zrobić fajny opis. Możemy tutaj też linkować do naszej strony. W tym materiale chcę Cię zaprosić do bezpłatnej konsultacji. Więcej informacji znajdziesz pod linkiem. Tu możemy na przykład swoją stronę internetową zamieścić. W moim wypadku to będzie tomaszguzik.pl. Tutaj możemy dać linki do naszych portali społecznościowych. Tutaj fajnie jest dobrze opisać film, żeby też wyszukiwarka Google widziała dobrze ten film. To warto jest oprócz samego materiału wideo dobrze go opisać. Mamy tutaj miejsce aż na 5000 znaków, czyli możemy tu mnóstwo rzeczy wartościowych zamieścić dla naszych oglądających. Oprócz tego są tutaj tagi, czyli w moim wypadku będzie jakiś marketing internetowy, przecinek, strona www, social media, reklama na Facebooku. Możemy sobie tu różne rzeczy powpisywać. Co tam jeszcze? Sklepy internetowe. Zauważ, że można tutaj tagi dawać kilkuwyrazowe, nie tylko na przykład marketing. Możemy Tomasz Guzik, czyli swoim imieniem i nazwiskiem tagować filmik. Oprócz tego możemy dać tutaj hasztagi, które wyświetlą się zaraz pod filmem na niebiesko, aby podkreślić, o czym jest materiał, na przykład marketing. Wideo. OK. Tu są przykłady, trzy hasztagi nam się wyświetlą, czyli możemy dodać jeszcze jakiś hasztag. Tutaj zamieszczamy tagi, fajnie jakby ich było dużo. Jest wtyczka, rozszerzenie do przeglądarki Chrome. Aktualnie jestem na Safari, gdzie możemy podglądać te tagi konkurencji, sprawdzać jak inni twórcy, inni youtuberzy tagują swoje wideo. Jest to dosyć przydatne. I tutaj mamy opcję albo wybrać miniaturę, która zgenerowana z wideo, albo wybrać niestandardową miniaturę i wybrać sobie na przykład taką miniaturę. OK, wybieramy. Ta miniatura nam się powinna zaraz tutaj wczytać. OK, kiedy mamy już ten element za sobą, miniatura chyba się akurat nie wczytała, ale to nic nie szkodzi. Możemy wybrać cokolwiek, jakiekolwiek zdjęcie. Wybierz jeszcze raz, klikamy. Tym razem się przesyła ta miniatura. OK, mamy zmienioną miniaturę. Dobra, następnym etapem będzie tutaj wybór, czy bierzemy Premiera,
Czyli ten materiał ma być jako premiera już w tej chwili, czy materiał ma być publiczny, niepubliczny. Jeżeli materiał jest niepubliczny, każda osoba, której wyślemy link do tego filmu, będzie mogła zobaczyć ten film, ale ogólnie nie będzie on do wyszukania w wyszukiwarce tutaj YouTube'a. Tak, rozumiemy to, czyli jeżeli komuś wyślemy na przykład na Messengerze albo w mailu link do naszego wideo, to on ten filmik zobaczy, ale nie będzie mógł go znaleźć w wyszukiwarce. Jeżeli damy prywatny, tylko my możemy go zobaczyć. Tylko ty możesz obejrzeć ten film. Możemy zaplanować ten film, kiedy ma być zostać opublikowany, na przykład w niedzielę 22 września o północy. Możemy dodać ten film do playlist. Ja tu mam kilka różnych playlist, czyli możemy automatycznie dodać ten materiał do playlist. I klikamy tylko tutaj opublikuj. I to jest wszystko z mojej strony. Jeżeli masz jakieś pytania, możesz się ze mną kontaktować w tej kwestii i z przyjemnością ci jeszcze coś doradzę, coś pomogę. Bardzo ważne jest miniatura, odpowiednia rozdzielczość. Rozdzielczość miniatury na YouTubie w tej chwili wynosi 1280 na 720 czy coś takiego. We wszystkich programach graficznych znajdziesz w szablonach tą rozdzielczość i warto jest zrobić według tego szablonu, aby ta miniatura zakrywała tutaj całą powierzchnię, a nie miała tutaj takich czarnych pasków jak w moim wypadku, ale to jest tutorial pokazowy. Możemy też oczywiście skorzystać z tego, co jest na filmiku, ale zalecam ci zrobić własną miniaturę. Będzie ona po prostu skuteczniejsza. Nie zapomnij wypełnić opisu, nie zapomnij dodać tagów. Możesz tych tagów dodać oczywiście dużo, z 20 różnych. Skorzystaj Tags for YouTube, to jest takie rozszerzenie do Google Chrome, bodajże tak się nazywa ta wtyczka. Dzięki temu możemy podglądać. Wchodząc na materiał innych twórców, możemy zobaczyć, jak otagowali swój film i możemy się tym inspirować. Planujemy tutaj, kiedy materiał ma być opublikowany, czy już w tej chwili natychmiast, czy może w przyszłości i klikamy przycisk opublikuj. To wszystko na dzień dzisiejszy. Pozdrawiam cię serdecznie, Tomasz Guzik.